tali meczu o tytuł mistrzowski rozgrywano mecz barażowy. Ja tylko przypomnę, że bezpośredni awans do Superligi zapewniła sobie Stela Gniezno. W meczu barażowym pomiędzy przedostatnim zespołem Superligi LKS-em Rogowo a drugim zespołem pierwszej ligi bałaganami Rustiko Łubianka zwyciężył zgodnie z oczekiwaniami zespół LKS Rogowo 7-4 i to on pozostanie w rozgrywkach Superligi w sezonie halowym 2021-2022. AZS Politechnika na rok pożegna się z rozgrywkami w Superlidze i tu nasuwa się pytanie, czy rozgrywki halowe w takim kształcie, w mizerii klubowej mają jakikolwiek sens? Różnica poziomów pomiędzy poszczególnymi drużynami Superligi a pierwszej ligi jest widoczna. W obecnym panującym systemie rozgrywek ktoś z Superligi musi spaść i nie ma to wielkiego wpływu na podniesienie poziomu tych rozgrywek.